Dzień dobry. Z góry przepraszam, dzisiaj niedziela, ja taki nieogolony, ale to się właśnie zmienia. Historia tworzy się na waszych oczach. Cześć. Dzień dobry. No, miałem się golić w sobotę, nie goliłem się w sobotę, bo po prostu nie chciało mi się. Wróciłem dosyć późno i stwierdziłem, nawet nie zabieram się za golenie. I tak mówię, dzisiaj będzie golenie brzytwą, aby nie wypaść z sprawy, więc to golenie brzytwą. W przyszłym tygodniu dwa golonka maszynką, ostatnią maszynką od Rafała, od Spektruma, i odsyłam mu te sprzęty, które miałem. No i co? No i chyba tyle. No i biorę się za czym, co będę używał do golenia. Takie mydełko. Denoir Vanille, coś takiego. Czy Noir Vanille. Tak one wygląda. Mydełko przerzucone do mojej miedniczki. Wgnieciona miedniczka od Paweł PKSA. Przy okazji kubek od niego, którym moczę ostatnimi czasy cały czas pędzle. Przy okazji pędzel z jego rączką, z knotem borsuka. Taki zestawik. Zwilżę twarz. Wiecie co, sięgnę? A może nałożę tego? Nałożę troszeczkę pre-shave'a, tylko dzisiaj wezmę nie mentolowego, tylko standardowego. Zwilżę trochę twarz. Nałożę troszeczkę tego pre-shave'a. Pokażę, jakie brzytewki będę używał. Ostatnio otworzyłem szafę i odgrzebałem troszeczkę pudełka, w których leżą moje prywatne brzytwy. I stwierdziłem, że trzeba je troszeczkę zrewitalizować, odświeżyć i przy okazji od czasu do czasu którąś się ogolić. Więc dzisiaj na kanale nie będzie żadnej, a to żadnej nowości. Wszystko, co dzisiaj jest na kanale, już pokazywałem. Więc dzisiaj będzie po prostu moje golenie. Tak jak mówię, miałem pokazywać, ograniczyć się tylko od jakichś nowości, nawet jakiejś drobnej typu mydło. No ale stwierdziłem, że po mailach, które często tam dostawałem informacja, żeby mimo wszystko pokazywał. Więc szczerze mówiąc, też przyzwyczaiłem się, no nie będę tutaj ściemniał, i jakoś mi takie coś nawet odpowiada. Widzę twarz, oczywiście pre-shave, czarna kocha. Już delikatnie widzę twarz po tym pre-shave'a, troszeczkę go naniosę na twarz. I no i co, zaraz dwójpółdniowy, bliżej mu może nawet do 3 dni, więc mówię, no nie wypada w niedzielę być takim luzakiem. Nie, oczywiście całkowita dowolność. Jedni wam powiem, właśnie na niedzielę się luzują, na sobotę, na weekend, od poniedziałku gdzieś tam muszą trzymać fason, bo w zawodzie, w którym pracują, w pracy, muszą być zawsze ogoleni, eleganccy, i tak naprawdę na niedzielę sobie, czy tam na weekend, dają spokój. Więc to w zależności od tego, jaki charakter pracy mamy, jak musimy wyglądać. No, ja akurat tutaj nie mam problemów, czy bym nosił bródkę, czy zarost, czy będę się golił. Tutaj nie mam jakichś takich wytycznych. Więc no po prostu rules. Dobra, powiem wam tak. A propos pre-shave'a, bo ludzie coraz częściej mnie tam pytają o niego. No mówię, no ja kupiłem bezpośrednio w Stanach, bezpośrednio producenta. Mentolowy jest mocno mentolowy, trzeba się do niego przyzwyczaić. A ten spokojny, po prostu. Ja nawet zapachu jego nie wyczuwam, po prostu zupełnie neutralny. Wyrabiam plany, a na końcu pokażę, jakie brzytewki dzisiaj użyję. Bardzo dawno nie używałem, myślę, że z półtora roku to przynajmniej. Tak mi się wydaje, kurde, no tak mi się wydaje. Micha w dłoń, mydełko wygniecione na dno. Mam to mydełko z tej stali, tylko jedno. Zapach świeżo wymytego gumolitu, czy mnie się nie podoba. Nie jest odrażający, nie jest jakiś typu, że w ogóle bym się nim nie chciał golić, ale akurat na to się skusiłem. Jakością to mydełko mnie jakoś nie zachwyciło. Dobre mydło, ale dobrych mydeł człowiek ma pod dostatkiem, więc jakoś tak
może inne, jakby był zapach fajniejszy, może bardziej bym się na nim pokłonił, po prostu przyzwoite mydło, no i tyle, i więc dlatego nie przeżywam go, więcej ich nie kupiłem. Mówię, gdyby zapach mnie się bardziej spodobał, jest duża szansa, żebym kupił sobie jeszcze ze 3-4, żeby mieć tak dla porównania. Choć ja też zauważyłem, że w większości przypadków, jak kupujemy jakieś mydło producenta, jak one nam siądzie, to jego produkt ogólnie, potem te inne mydła też nam siadają. Więc tak to troszeczkę wody dodam. Więc tak to wygląda. I tutaj mówię, nie mogę powiedzieć, że to mydło jest jakieś złe. Wybitne na pewno też nie mogę powiedzieć. Po prostu przyzwoite, dobre mydło, które mogę od czasu do czasu użyć, a choćby nawet, żeby sobie o nim przypomnieć. I bo jeżeli leży na półce, no to choćby nawet właśnie z tego powodu. No, piana wyrobiona. Nie ma tutaj też co zdziwiać. No, gumoliter. Bardzo ten taki zapach nie jest jakiś taki, wiecie, mocny, drażniący, ale dla mnie, mówię, żadna rewelacja. Brzydki też nie jest, nie. Za wiele nie mam nic do powiedzenia, ponieważ mówię, nie golę się niczym nowym, więc o tym czym się golę, nie mam co opowiadać. No po prostu, moje teraz najzwyklejsze niedziele, golenie, tyle że niedzielne, no bo akurat tak wypadło i po prostu tyle. Mydełko nałożone na twarz, lekka kosmetyczna popraweczka. Mydełko nałożone na bluzkę wszędzie, żeby wszyscy troszeczkę tego mydełka mieli. Brzydewka, którą wyciągam, leży w takim pudle. I wygląda tak. Tak przy okazji, patrzcie. O, tutaj mam takie granulki, które mam wilgoć odciągać. Tak z reguły w tych pudełkach trzymam. Tym bardziej, że jak brzyd długo nie używam. Brzydewka 15-16, to jest coś pomiędzy 7-8 a 8-8. Brzydewkę wykonał Cichy, czyli Cichomski Sebastian. No taki sprzęcik. Bardzo, bardzo fajny. I co? Przewersujmy franie troszeczkę i lecimy z koksem. Lecimy na Szczecin. No. I tak, no. Tydzień się skończył. Kurde. Przed nami kolejny. Kurde. Jedyną rzeczą, która mnie tutaj, wiecie, jakoś tak mobilizuje i pociesza, to jest to, że nie ma, że pogoda jest przyzwoita, bo naprawdę u nas w mieście cieplutko, o, coś tu leci, u nas w mieście cieplutko, nie wiem jak na tamtym
na tej stacji pogodowej. Zegarek mi pokazuje 11 stopni. No i coś koło tego jest właśnie. Więc. I coś koło tego jest. Więc jak na luty, pogoda świetna. Świetna dla tych, którzy nie przepadają za zimą. Ja właśnie należę do tego grona miłośników zimy, którzy lubią, jak w zimie nie ma śniegu i jest około 10 stopni. To jest na plus oczywiście, to jest najlepsza zima. Wiem, że mogę się narażać tym, którzy lubią zimę, lubią jeździć sobie na, nie wiem, nartach, uprawiać sporty zimowe, no ale no, co zrobić. Są miejscowości w Polsce, gdzie ten śnieg jest można. Są wyciągi. Powiem wam tak, a propos golenia. No idzie. Brzytewkę troszeczkę, mówię, odświeżyłem. Pojeździłem troszkę po kamykach. Brzytewka, tak jak mówię, praktycznie 8 ósmych, ale długość krawędzi tnącej, ona jest krótsza, ona ma gdzieś około 6 cm. Średnio brzytwy mają około 7 cm. Już gdzieś inne gustki ze dwa chwyciłem. Więc tak to wygląda, ale przez to też się nią fajnie operuje, mimo tej wielkości 8 ósmych chwyciłem. Ona jest taka łatwiejsza. Łatwiejsza w operowaniu. No i tyle. Pierwsze przejście z głowy, płucze twarz. I tak jak powtarzam, żadna maszynka najbardziej skuteczna, jaką się ja goliłem, nie jest w stanie mi po pierwszym przejściu tak dogolić, jak brzytwa już po pierwszym przejściu. Żadna. R41 ATT Single Edge. Żadna maszynka nie zrobi mi takiego pierwszego przejścia jak brzytwa. Czy jak szawetka, bo szawetka, powiem wam to samo. Ta szawetka na ostrzafak. To nawet nie ma dwóch zdań. Tylko na ostrzafak. Nie mylcie. Nie mylcie, bo bardzo dużo ludzi do mnie pisze, że decydują się na szawetkę i wysyłają mi linka do jakiejś szawetki, czy taka może być. I zawsze to są szawetki na standardowe żyletki, co zawsze ja powtarzam, że ja się nie golę szawetkami na standardowe żyletki. Golę się szawetkami na ostrzafak. I ja wiem, że każdy zaczynający chce kupić coś super tanio i coś super dobrego. Więc nie dość, że wysyłacie mi linki do tych szawetek, to wysyłacie do jakichś takich naprawdę dziwnych skin, które ja po prostu nie mam pojęcia, ani się nigdy takim nie goliłem, ani myślę, że nie skusiłbym się nawet na taki sprzęt. A więc mówię, no nie wiem, nie korzystam z szawetek na zwykłe żyletki. Dwa razy się przegoliłem, posiadam taką szawetkę, ale mówię, dla mnie szawetka to jest szawetka na system FAK. Więc taką
zarówno szawetka, jak i brzytwa po pierwszym przejściu podczas golenia daje mi efekt najlepszy już po pierwszym przejściu. Po drugim też lepszy niż jakakolwiek maszynka, a po trzecim to wiecie co? Jak mi maszynka dobrze dogoli, to równie jestem gładki jak i po brzytwach. Tyle, że po brzytwie mi wolniej zarost rośnie. O, w taki sposób. Więc taka sytuacja. Tego jednego ze sobie dygnąłem. O kurde, no powiem wam faktycznie, na drugie przejście szyję mam tak świetnie dogoloną już, że naprawdę po brzytwach czy po szawetkach, jakby bardzo się chciał skatować, to by mógł się po drugim przejściu już po prostu spłukać, nałożyć wodę i dać sobie spokój. Ale to bym chciał się bardzo skatować, bo żadna maszynka nie jest mnie w stanie tak dogolić. Tak jak mówię, ale już potem już po trzech przejściach jeszcze maszynką typu R41. Jestem równie bardzo dobrze dogolony, tylko mówię, zarost szybciej rośnie, no inaczej rośnie niż po brzytwie. Dwa przejścia, rewelka. Świetnie. Świetnie. Dwa przejścia. Ja pierniczę. Dobrze noszona brzytwa. W moim przypadku to jest naprawdę potężnie widzę. Też jak to wygląda już po dwóch przejściach, dobrze noszoną brzytwą. W przypadku szawetki nie ma problemu, wsadzamy nową żyletkę i gra. Ale naprawdę. W przypadku dobrze noszonej brzytwy. O, kurde. Dotknąłem się tu. Za szybko położyłem, a nie zdążyłem brzytwę obrócić pod dobrym kątem. O, widzicie? I to było tylko przyłożenie, nawet nie przejechanie. I od razu wyskakuje. Z drugiej strony, to też świadczy o tym, że przy dobrze noszonej brzytwie trzeba uważać. O, pyk, po prostu dotknięcie brzytwą. Dobrze, płuczę twarz. Powiem, takiego dotknięcia już dawno nie zrobiłem. Rzadko kiedy się tak zdarza, bo z reguły człowiek przykładając brzytwę do twarzy stara się uważać. A ja tutaj po prostu, no nie, lekko mi się ta brzytwa przechyliła, ale wiecie co? Od razu sobie to, bo to jest w takim miejscu na kraju ust, od razu sobie tutaj przelecę troszeczkę tym, powiedzcie mi. Ołunem. Może troszeczkę zblokuję, bo to mówię, to jest na krawędzi ust. O. Ja zawsze tę kostkę ołunu staram się spłukać po takim tym. Dobra, proszę Państwa, nakładamy trzeci raz mydełko. O zapachu świeżo wymytego gumolitu i lecimy z kąsem. No.
Pudełko wydajne, wszystko dobrze, ten Nable, czy jak on się tam nazywa. Całkiem to wszystko jest fajne. Tylko mówię, no takich mydełek, wiecie, no fajne, takie też tłustawe, takie śmietanowate, no wszystko jak najbardziej. Tylko jakieś nic więcej mnie w nim nie zachwyciło, ale też ten zapach mnie troszeczkę zniechęcił i stąd taka moja wersja. Ale poza tym, no mówię, no takich mydełek jest dużo, więc jeżeli mnie nie ujął zapach, a wszystko inne jest tak jak w innych mydłach. To po prostu odpuszczam jej tyle, bo... Jak byłby jakiś super zapach, to też z chęci chciałbym poznać, czy wszystkie te mydełka mają taki świetny zapach. A tu zapach, wręcz mówię, no, który mi się nie podoba. Przed tym trochę brzytwę. Zapach, który mi się nie podoba. Ale z ciekawostek, jak dam powąchać żonie czy córce, to mydełko to nie mówią, że nie pachnie najgorzej. No właśnie, a mnie wyjątkowo jakoś tak, mówię, nie jest odrażający, ale naprawdę taki zapach, że mogę się z niego ponabijać, czy no, gumolid i tyle. Wczoraj głowę goliłem. Idealnie. 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 I jeszcze drugi policzek i kończymy przygody. Będę chyba teraz chciał właśnie tak zrobić, że powyciągam tych większość swoich brzytw i będę chciał się nimi troszeczkę poprzegalać. Mistrzostwo świata. Poczekajcie, bo nie wiem, czy jeszcze tu gdzieś czegoś nie. Mistrzostwo. Puszczę brzytwę. Cichy Knajp taką brzytewkę zrobił. Moim zdaniem bardzo piękna. No a to jest sprawa gustu. Bardzo piękna, bardzo fajna, nietuzinkowy kształt. Jestem dogolony na muto, łącznie z delikatnym obcięciem sobie ust. Nie, naprawdę jest bardzo dobrze. Jestem dogolony świetnie i prócz tego, no powiem wam, że cieszę się, że tą brzytewkę troszeczkę odświeżyłem, bo naprawdę tnie jak jasny pieron. Ktoś się mnie pytał, poczekajcie, nie wiem czy znajdę. Ktoś się mnie pytał, czy brzytwa, no nie pomogę wam dzisiaj, nie znalazłem szczotki do, choć może... Czy brzytwa po goleniu będzie przechodziła test włosa? Wiecie co? No zobaczymy.
przetarłem ją do sucha, zrobię ze dwa ruchy na tym, na pasie, żeby podeszła. Wystarczy. Już poczekajcie, spróbuję znaleźć włosek, pod warunkiem, że coś tu znajdę. Jest coś. Nie wiem, czy wy to w ogóle będziecie widzieć, bo mówię, zarówno moja żona, jak i córa mają blond włosy. Poczekajcie. Nie wiem, czy w ogóle cokolwiek będziecie widzieć, ale sprawdzimy, czy brzytwa przejdzie. Test. No proszę Państwa. Woz odpada. Ja go nie widzę, ale... Ach, bo mi się nie z tej strony. Woz odpada z każdej strony brzytwy. Z góry, to znaczy z przodu. Ach, kurde, bo jak się tak wywija w drugą stronę, to... Oj, o. Ale powiem Wam, że... E nie, idzie, wydawało mi się. Nie no, przechodzi... Przechodzi brzytwa, test włosa. Wiecie co? No, przechodzi. No, wiecie co? Może faktycznie są jakieś takie słabsze brzytwy, które po goleniu już tracą na ostrości. To mogą po jakimś goleniu już pierwszym już nie przejść tego testu włosa. Tą bym podwecował tak 30 razy, jak wecuję, a nie 6 razy. I by po prostu ten włos skakał jak nienormalny. Wiecie co? Wszystko zależy od twardości stali. Jak brzytwa jest dobrze zahartowana, ostrość będzie dłużej trzymać. Zamyśliłem się. Katowany zestaw. Magardowski. Barbershop. No, kurde, jak się cieszę, powiem Wam. Cieszę się, że te brzytwy zacząłem teraz wyciągać i troszeczkę je tak rewitalizować. Przeostrzę. No powiem Wam, świetne uczucie. I tak jak mówię, woda z opóźnionym zapłonem, bo dopiero za chwileczkę robi się tak troszeczkę cieplej w twarz i tak troszeczkę takie lekkie szczypnięcie czuć, ale to przez chwilkę dosłownie, choć ja czuję to miejsce, to które przyciąłem. Szyja nawet widzicie, nie. Jednego nygusa ściąłem, inne nawet nie wyskoczyły. Mówię, jak jest jeden dzień, dwa dni przerwy od jazdy na rowerze, gdzie nie mam tego szalika i ta szyja troszeczkę odpocznie, to wtedy widzę, że też jest u mnie od razu poprawa. Zagolony jestem świetnie. Niedzielne golenie uważam za udane. Brzytwa świetna. Kosmetyki, tak jak mówię, mydełko, moim zdaniem przyzwoite. Dla mnie troszkę taki ten zapach nie za fajny. Ale mówię, ma słaby węch, może w nim jest coś fajnego, ale ja tego po prostu nie czuję. Dogolony jestem ekstra. Strata mała przy ustach tutaj, ale to nawet nie w trakcie golenia, tylko w momencie przykładania brzytwy do twarzy. Super. Bardzo Wam dziękuję. Sorry, już nie teraz za to, że jestem niegolony w niedzielę, tylko sorry dla tych wszystkich, którzy czekali na to golenie wczoraj, że będzie w sobotę, bo czekają na ostatnią maszynkę Rocknella, gdzie golenie miało się odbyć w poniedziałek. No z racji tego, że golę się w niedzielę, golenie odbędzie się we wtorek, w czwartek i w piątek mógłbym w rzeczywistości odesłać maszynki do Rafała, ale ja nie lubię odsyłać nic w piątek kurierami, bo przez sobotę, niedzielę gdzieś tam na jakichś autach leżą, tudzież na jakichś magazynach, gdzie może być wilgoć, może być zimno, może być tak, może być smak. Więc pewnie maszynki odeślę do Rafała w poniedziałek przyszły. A więc przyszły tydzień będzie wtorek, będzie czwartek i potem znowu w sobotę będzie miał wyjść golenie. Zobaczymy, czy wyjdzie w sobotę, czy nie w niedzielę i będzie pewnie znowu jakaś z moich brzytewek, którą się ogolę. No, w celu przypomnienia sobie, że mam w ogóle jakieś swoje własne brzytwy. Bardzo Wam dziękuję. Trzymajcie się ciepło. Dużo, dużo, dużo sił i energii na nadciągający tydzień.
no bo nadciąga nowy tydzień. Więc do następnego tygodnia i zapraszam oczywiście wszystkich na forum Brzytwa.org, tych, co by się chcieli coś dowiedzieć o sprzętach do golenia, o wszystkim, co jest związane z tradycyjnym goleniem. Zapraszam do siebie tutaj na kanał. Jak coś, to widzimy się za dwa dni. Lufa, strzała, do widzenia, dziękuję. O, włos żony, hej, cześć, do widzenia.